Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Factorio, więc w tym odcinku będziemy robić ropę i żeby właśnie cały czas móc strzelać rakietami, bo jak tu zobaczycie, belt od paliwa rakietowego jest pusty i musimy to jakoś naprawić. Stal już jest gotowa, ładnie wszystko działa, więc mamy tu wszystko ładnie działające. Trochę tu brakuje nam tych modułów prędkości, ale jest dobrze. Mamy tu w zapasie, jak widzicie, pociąg jeden, tu jest drugi i trzeci właśnie wyjechał, który sobie jedzie tutaj. Super. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić w tym odcinku, bo zrobiłem kilka badań właśnie od siły ognia robotów bojowych oraz ilość robotów podążających i chcę zobaczyć, jak bardzo dobre to jest, bo nigdy na dużą skalę tego nie używałem, więc pomyślałem sobie, że sprawdzę to teraz. Mamy tutaj właśnie kapsuły niszczycieli, tu się właśnie kraftuje to wszystko. Jeżeli to się okaże dobre, no to wtedy zwiększę produkcję, gdzieś tam będzie, ale na razie po prostu sobie to damy tutaj. I przy pierwszej lepszej okazji sobie przetestujemy to, a teraz bym chciał właśnie te kiwony tutaj zabrać i chciałbym też rafinerię i chciałbym też te zakłady chemiczne. Będą mi potrzebne jeszcze w większej ilości zakłady chemiczne. I teraz tak, czy ja chcę zrobić tu, na pewno tu chcę, tak? To wszystko będzie leciało na paliwo rakietowe. Teraz ciekawe, czy lepiej będzie transportować paliwo stałe i robić na miejscu rakietowe, czy od razu paliwo, znaczy robić na miejscu paliwo rakietowe i transportować, czy robić paliwo stałe i je transportować, a potem przy silosie robić paliwo rakietowe. Ciekawe. Aktualnie rakiety są, Silas jest ustawiony, żeby cały czas strzelał, jak tylko ma okazję. Aktualnie no paliwo rakietowe i nie, satelity mamy. Paliwo rakietowe tylko brakuje. Okej, więc to jest najgorsza rzecz, czyli ustawienie tego wszystkiego. To jest naprawdę straszne, ale jakoś tam będzie. Ustawimy sobie to powolutku, tak żeby było fajnie. Tak żeby było bardzo fajnie. Hop, hop, hop. Chyba mnie choroba bierze jakaś. Cóż. To jest ten okres czasu. Raz, dwa, trzy. No, chyba jest ok. Brakuje mi czegoś? Nie, wszystko. Akurat 40 było? Wow. No dobra. Mam tu blueprint na gdzieś. O, jest 770 rocket fuel per minute. I to będzie wtedy. No to już się na miejscu będzie tworzyło wtedy. Wtedy możemy pociągiem wysłać tam. To jest na tyle, żeby. Dobra. Czy ja chcę to tu dać? Bo tu idzie woda. I ropa idzie. No nie wiem, damy tutaj. W tym miejscu będzie dobrze.
Okej, tu będzie dobrze. Tak mam nadzieję. Teraz jak to tu jest? Tu idzie woda. I tu idzie woda. Aha, okej. Dobra. Zrozumiałe. Teraz nie jestem pewny co do tego, czy chcę, żeby to tu było, czy chcę się tego pozbyć całkowicie. No niby może to być, bo tutaj potrzebuję trochę paliwa rakietowego w systemie logistycznym, więc może to zostać, ale to będzie właśnie tylko do tego. Tylko do tego, czyli wystarczająco na wszystko. Teraz tak, wywalimy ten belt i zobaczymy, jakby tutaj doprowadzić do tego miejsca paliwo rakietowe. Stamtąd. Jeszcze oczywiście to nie jest skończone, bo jeszcze muszę tam wszystko zanieść, ale to tam się zrobi. I teraz tak, jeżeli bym chciał pociągami to przetransportować, bo beltem mógłbym, ale... To jest ta odległość, kiedy pociąg już ma sens. Jeżeli bym dał pociągi, no to wtedy mogę tutaj zrobić stację. Taką małą stację. Na jeden pociąg nawet wystarczy. Chyba. Tak. Cztery wagony? Pięć? Jeden pociąg bym mógł tutaj to dostarczyć. Bez problemu. To nie jest zły pomysł. Dobra, więc zrobimy tutaj stację malutką. Nie wiem, czy w tym miejscu, żeby tu wjeżdżał. Czemu nie? I to będzie... Tak, jeden pociąg tylko wystarczy, więc zrobimy taką stację po prostu. O. Już gotowa stacja jest. Nic więcej tu trzeba... nie trzeba robić. Jeden pociąg. To nie będzie duże ryzyko, jeżeli chodzi o to, czy mnie przejedzie, czy nie. A zawsze takie pociągi w bazie są dosyć fajne. Lubię. Pewnie się zastanawiacie, jak to robię, że tylko jeden tor. No, jak damy dwie lokomotywy z tyłu i z przodu, no to pociąg może jechać w dwóch kierunkach. Więc to nie jest problem. Okej. Jeszcze mi czegoś brakuje? Oczywiście, że tak. To ustawię z powrotem na 50. Tego ustawię na 100, bo zawsze mi tego brakuje. A tego ustawię na 200. Bo i tak będę potrzebował. A czemu by nie ustawić teraz? Więc na razie nie mogę tu nic zrobić. Jest ustawiony to już tak. To jest wyjście. Dobra. I to jest 10 paliwa stałego. One się stakuje chyba po 50. To jest pełen stack. Chyba. No, ale i tak będzie to dobre. Będzie to oddzielny system logistyczny. No i będziemy wszystko przetwarzać na paliwo, na light oil. Bo light oil jest najbardziej wydajny, jeżeli chodzi o tworzenie paliwa stałego. Dobra. Tu jeszcze będę musiał postawić... Ogólnie będę potrzebował tutaj... dużo tych. No akurat ten nie dosięga. Tak staram się ustawić to równo, bo czemu nie? A, tu się nie da. No nic.
Może być tutaj. I tutaj. Dobrze, jest. Teraz jeszcze musimy doprowadzić prąd. Stację mogę zrobić przy okazji? Tak. Przystanek. Tutaj będzie. Robię to takie długie, bo to będzie na dużo wagonów. Tyle, ile się da wklepać. Raz, dwa, trzy, cztery. Średnio. Nie chcę na 4, chcę na 6 albo 5. Nie. Odpada. Chyba po prostu zrobię tutaj. Nie będzie to tak wydajne, ale boty sobie dadzą radę. Bez problemu sobie dadzą radę. Więc ty będziesz tutaj. I tu będzie tak. I jest to. I nie mam żadnych wagonów. Chyba nie. Po co mi tyle lokomotyw? Wagony. Gdzieś 6? Ja, na 6 będzie ok. Na 6 będzie bardzo ok. A, jeszcze prąd. Musimy tutaj doprowadzić. To nie będzie daleko. Leciało. A, i już. Ok, jesteśmy na miejscu i teraz przy okazji jeszcze te upgrade'y, ale to tam upgrade'y. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć wagonów będzie. I kolejny ten. Dobra, wszystko jest fajnie, fajnie, fajnie. To będzie jechało sobie tutaj. Oczywiście będzie musiało się naładować. Pakowanie do tego będzie zrobione za pomocą tych botów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I oczywiście znowu to zrobiłem. Bo jak, żeby inaczej? Dobra, już damy sobie te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Tutaj dużo nie musi być. To wystarczy? Chyba. Możemy dać trochę więcej, ale zobaczymy już w trakcie, jak to będzie działać. Dobra, pompa, pompa, pompa. Tu jest pompa, to jest woda, idzie tu. Jeszcze jedna będzie potrzebna. Na pewno tu idzie woda? Tak. Zrobimy jeszcze jeden. I tu będzie leciała woda. Tak? Tak. Woda idzie tu. Super. Teraz będzie to. Nie chcę mi się tego podłączać do rur. Podłączę to byle jaki już. To jest najgorsze. Żeby było. Ja mam jak moda z Quick True. Więc możemy bez problemu przechodzić pomiędzy rurami, więc tutaj nie ma zbytnio problemu. Ale ogólnie no, podłączanie tego wszystkiego jest katorgą, jeżeli się robi tego to często. Tu ja będę ustawię to. Nie. O.
Super. Raz jeszcze tu. I jeszcze tu. Ja to podłączę i zobaczymy się za chwilę. Okej, chyba wszystko jest podłączone tutaj. Zobaczmy. To jest podłączone tutaj. Tak, to jest, to jest. Chyba wszystko jest. Jeżeli wszystko będzie kiwać się, no to znaczy, że wszystko jest podłączone. Teraz tak, tutaj ropa będzie leciała, więc... Czy to jest podłączone ze sobą? Chyba nie. A to... Za chwilę się zrobi. Bo i tak muszę jeszcze pompę wstawić. A to tam... Nie jest żaden problem. Pasowałoby też jeszcze wstawić zbiorniki jakieś. Może tu? I wtedy pompa? I jo. Tu może być. Mam trzy przy sobie, więc myślę, że będzie ok. Ta może być. Pompa będzie tutaj. Ale nie mam żadnych pomp. Oczywiście. Musimy sobie tutaj zamówić dwie pompy. I wtedy to będzie leciało tutaj. To będzie tu. I mam dwie rury. Wow. No i trochę. Zabrakło. No ale przetestujemy chociaż pociąg sobie przy okazji. Jak on jedzie szybko. Wystarczająco. Bezproblemowo sobie da radę. No pa. Nie ma problemu. A przy okazji zrobimy tu stację. I to będzie stacja... RF od Rocket Fuel. Out. A tam będzie stacja rakieta strzela. RF in. Dobra. Jeszcze tutaj. Jedno paliwo, tutaj też. Paliwo rakietowe. Regiądrowe znaczy się. Tak. Hop. Tak. Dobra. Jeszcze wyjście tutaj tych. Chociaż mogę beltami to pociągnąć jakoś. To i tak wyjście musi być. Jakby to zrobić wyjście? No nie wiem, później się będę tym przejmował. Mam pompę. Dobra. Jedziemy z powrotem. I teraz ustawimy sobie pompy. Tu jest jedna pompa, tu jest druga pompa. I jeszcze coś? Nie? Chyba nie? Chcę jakiś... Nie, potrzebuję systemu logicznego. Chyba wszystko. Chyba tak. No dobra, to działa. Ile kiwonów nie działa? To jest niepodłączone ze sobą. Mogę to zrobić tutaj. I teraz wszystkie... Nie? Tak. Nie? Ty nie jesteś połączony z niczym. Teraz?
Wszystko działa? Tak, wszystko działa. Dobra, to teraz tylko brakuje nam beaconów, znaczy modułów, ale jako tako już to działa. Musimy jeszcze to oczywiście dorzucić te. I to myślę, że będzie wszystko fajnie działać. Super. Jeszcze musimy ustawić tylko tutaj, żeby jechał RF-in. Pełne wagony, RF-out, puste wagony, tyle. Cała filozofia. A jeszcze ustawić muszę tutaj paliwo rakietowe. Żądaj 50 albo 60, obojętnie. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Dobra. Teraz zostaje nam tylko iść po moduły i iść po boty. I powiem wam naprawdę, że to jest szybsze niż bym zrobił belt niebieski. To jest szybsze od tego. Więc możemy używać pociągów też w ten sposób. Zamiast beltów. To jest dobre. To jest naprawdę dobre. Jakbym tego chciał zrobić to? Nie wiem. Ale wiem, że muszę iść po moduły. Moduły mam przy sobie już, bo boty mi dały, ale to jest za mało, więc muszę trochę ręcznie wyciągnąć. Nie wiem ile, wezmę tyle. I tych wezmę tyle. Powinno być ok. Coś jeszcze brakuje mi? Nie. A jeszcze wyciąganie tego. O ja. Nie wiem, jak chcę to wyciągać. Może nie będę. A może po prostu do silosa jakoś tu się wrzuciłoby. Ale jak? Chyba wiem jak. Zrobimy tak. Wyciąganie z tych. Weźmiemy, gdzie jest to? Zrobimy tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra. Zrobimy tak. Chociaż tu nie jest potrzebne to. O. Ups. O ja. O ja. Dobra, sytuacja ogarnięta. Jeżeli ktoś nie wie, co to było, no to był alarm od reaktora. Jest tutaj właśnie ustawiony alarm. I po prostu paliwo się kończyło przez to, że zamieniłem skrzynkę na stalową, bo chciałem pozbierać trochę uranu, a cały czas wykorzystywany był. No i po prostu zapomniałem o tym i dzięki temu, że mam alarm, to wiem o tym, że kończy mi się paliwo do reaktora. Super. To możemy dalej robić to. Tak, a tam. Fajna rzecz. Ups. I teraz tak, co ja tu zrobiłem? No, co? No, nic. Nic nie zrobiłem. Każdy wie, o co chodzi. Tutaj musimy tutaj zrobić jakoś to. O. To by leciało wtedy tutaj. I by poleciało wtedy tutaj. I to będzie leciało sobie wtedy. Tutaj, a to będzie leciało sobie tutaj i tyle. Tak. To teraz wrócimy sobie na nasze paliwo, wrzucimy moduły i będzie gotowe. Pójdziemy sobie przetestować te kapsuły niszczycieli. Ważne, żeby rakieta była odpalona cały czas. Musi strzelać tymi rakietami. Już 131 satelit wysłałem, ale to jest za mało. To jest o wiele za mało. Jak widzicie, produkcja jest bardzo kiczowa w tej chwili. A, zapomniałem o robotach. No ale chociaż moduły wrzuciłem. Moduły są na miejscu.
Tylko trzy boty tutaj to obsługują. Dużo. Naprawdę dużo. Wiecie o tym, że wydajność wydobycia, ta wydajność wydobycia działa też na kibony. Więc mamy tutaj 84% produktywności aktualnie. Więc jeżeli będziemy mieli 100%, to możemy tą wydajność pomnożyć razy 2. To jest bardzo fajne. I wszystkie rudy i wszystko inne. Ale to swoją drogą, idę po boty. Więc ile potrzebuję? Nie wiem, niedużo. Tam nie potrzebuję raczej dużo. 200, 300, 400, 500. Ja, 500 wystarczy. Bez problemu, zobaczymy jak ładnie będą latać. W ogóle to już teorię C odkrywam. To jest bardzo fajne. Czegoś tu brakuje w ogóle? Coś mi tutaj pokazuje, że czegoś mi brakuje. O, możliwe, że brakuje mi żółtych tych podajników. Bo tam są żółte podajniki. Nie szkodzi, zamienię je na niebieskie, więc to nie ma znaczenia. Wrzucimy sobie boty. No i teraz ładnie sobie to podziała. A gdzieś tu brakuje podajników. O, jest. Hops i hops. I już. Czy te podajniki wyrabiają? Ja, bez problemu. Dobra, żółte wyrabiają. To działa, to działa. To działa, pompa jest. Wszystko fajnie jest. Dobra. Więc paliwo się produkuje, teraz pojadę razem właśnie z pociągiem i zobaczymy jak bardzo, czy dobrze rozładunek będzie działał. Powinien działać dobrze, bo czemu bym miał działać niedobrze? Nie widzę tutaj sensu. Poczekam trochę, aż będzie pełny pociąg. Ile tu wchodzi dokładnie? Ile tu jest w ogóle tych? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 40, czyli 400 paliwa na wagon jest. No dobra. No to będzie razy 6. To będzie 2400 paliwa na rundę. No dobra. Może za dużo tych wagonów jest? Nie, to jest dobrze. Trochę będzie pakować, ale jak już rozpakuje się, no to wiecie co? Będzie lepiej, jeżeli ustawię tutaj więcej paliwa, żeby pakowali. Żeby to już było gotowe do... może 400 dam? Ja. Dobra, dobra, ja nie będę czekał i pojedziemy teraz tam, a tu niech się już pakuje i będzie zapas. I zobaczymy jak tam rozładunek działa. Rozładunek powinien działać dobrze. Czyż nie? Akurat ciemno jest. Bardzo dobrze. Wow. Idealnie, cały belt. No proszę. No i to trochę poczeka tutaj, jak już będzie, wiecie. Jak już się opróżni, no to tam już będzie pewnie full. Ale zobaczymy. Zaraz zobaczymy. To czemu nie mam tych? Coś mam z tymi płytkami zielonymi. No nic, za chwilę się sprawdzi. Jedź już. A no tak. A muszę poczekać. Okej, ruszył. Więc tam powinno już być full. W skrzynkach, mam nadzieję. I tak potrzebuję tam radar postawić, dlatego też tam jadę. Głównie dlatego, żeby radar postawić. I... no powiedzmy. Jeszcze tu radar postawię. Super.
I powinien ruszyć lada moment. No może nie. Ale to wystarczy. No strzela, tu jest w zapasie. Ja, wystarczy. Więc paliwo rakietowe zrobione. Super. Super, super. Patrzcie na to, nie ma tutaj na beltach ani ironu, ani tego. Wiecie czemu? Bo się gdzieś skończyło paliwo. O, proszę bardzo. Nie? Nie paliwo? Co tu się w ogóle stało? Wow. Widzę, co się stało. Z jakiegoś powodu ten pociąg chciał wjechać tutaj, gdzie ten stał, i po prostu wszystko przez to zablokował. Nie wiem, czemu on tu chciał wjechać, ale no, dziwię się. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Cóż, to było dziwne. Naprawdę. Nie wiem czemu. Ha. No ale dobra, nieważne. Przetestujmy kapsuły niszczycieli. Pojadę do... Pojadę na górę. Po prostu pojadę na górę. I zabiorę ze sobą trochę artylerii. Nie mam... Nie mam pełno. Okej. Okay. To będzie na Nord 2. Niech sobie jedzie. Przetestuję tutaj, gdzie mam ten koper duży, bo prędzej czy później będę chciał tutaj oczyścić właśnie teren. Teraz tej bazy nie powinno tu być. No, nie ma. Bo trochę tu artylerią czyściłem już wcześniej. Mamy dużo kopru. Oj, dużo. No, dalej. To chyba po 4 wyrzuca. Tak, 5, po 5. No cokolwiek tu jest, czy ja wszystko zniszczyłem tu? Okej, okay, mamy. Więc wyrzucimy je. O ja. To jest dobre. Już mam limit. 70 limit mam aktualnie. Okej. No może nie jest aż takie dobre jeszcze. Może jakbym bardziej jeszcze więcej dał tego. Nie, zdecydowanie nie jest aż tak dobre, żeby tego używać. Może żeby bardziej wspierać, ale tak, żeby wpakować się w środek bazy, to nie. Chyba, żebym musiał więcej właśnie siły ognia, robotów bojowych dać, ale tutaj już mam 8000, to już kosztuje. Chyba, że ilość robotów podążających było ok. Nie wiem. No ale to będzie na tyle w tym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie i pa pa!